Każde kazanie, nawet to najlepsze, w końcu się kończy. I tak dzisiaj podchodzimy do podsumowania, które Jezus zrobił swojej przemowy na górze. Będziemy czytać w zasilaczu teksty od 24 po 29 z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Mamy kolejne porównanie uczynione przez Jezusa o dwóch budowniczych. I to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ Jezus wcześniej mówił o dwóch drogach, tutaj mówi o dwóch budowniczych, zatem daje nam wyraźnie do zrozumienia, że nie ma trzeciej drogi, że są tylko dwie drogi w naszym życiu i każdy z nas musi którąś z nich wybrać. I to nie są dwie drogi dla wszystkich ludzi na świecie, tylko dwie drogi dla tych, którzy słuchają Słowa. No właśnie. I z tym związana jest, wydaje mi się, kolejna bardzo ważna lekcja, ponieważ jedna grupa to ludzie, którzy słuchają, ale nie wykonują. I wydaje się, że to, że oni są słuchaczami, sprawia, że mają taki potencjał, żeby oszukiwać samych siebie. Że są tam, gdzie jest Jezus fizycznie, może chodzą do kościoła, może są na nabożeństwie, słuchają Ewangelii, słuchają Bożego Słowa, może oglądają zasilacza, albo mówią nawet, prawda, tutaj z tej strony. Ale właśnie są tylko słuchaczami, czy tymi, którzy mówią, natomiast nie budują swojego życia na tym. Wydaje się, że właśnie to był problem faryzeuszy, którzy wcześniej byli wspominani przez Jezusa. Tak, oni w jakiś sposób oszukiwali samych siebie. I Pan Jezus w całym tym kazaniu daje do zrozumienia, że jest inna droga niż droga faryzeuszy. Trzymając się tego porównania z wąską i szeroką drogą, widzimy w tej historii, że łatwiej jest budować dom na piasku niż na skale. Człowiek, który chce iść za nauką Jezusa, on wybiera drogę trudniejszą. I to jest perspektywa, którą w naszym życiu chcemy jakoś tak utrzymywać, że droga, którą wybraliśmy, ona naprawdę jest trudniejsza. Natomiast dobrze jest pamiętać, że wybieranie wąskiej, tej trudniejszej drogi jest tym, do czego zostaliśmy przeznaczeni, do czego zostaliśmy powołani. To też nie jest aż tak straszne, bo obiecano nam, że nigdy nie przyjdzie próba ponad nasze siły, ale gdy przed nami leżą rzeczy trudne, to nie musimy zawsze przed nimi uciekać. Nie musimy zawsze przed nimi się chować. Może właśnie to, co jest trudne, jest dla nas. Może trzeba po prostu wyciągnąć ręce i to zrobić. Pokusy, próby, one wszystkie sugerują, żeby wybierać te najłatwiejsze drogi, bo w życiu jest trudno, więc szukamy tego najprostszego rozwiązania. Ale Jezus pokazuje, że ten, kto buduje dom na skalę, wybrał trudniejszą drogę. I chcielibyśmy też wybierać tę samą. A Jezus też, podsumowując to kazanie, stara się pokazać, że w zasadzie to wszystko sprowadza się do prostej rzeczy. Że On przedstawił swoje prawo i chce, aby człowiek to prawo wyżywał. Aby żył zgodnie z tym słowem, aby go naśladował. I nie ma nic więcej. To jest koniec kazania. Żyj zgodnie ze słowem Jezusa. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa, które mogliśmy przeczytać, które wypowiedział Jezus swego czasu. Boże, spraw, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, żeby te słowa
mocno zakorzeniły się w naszych sercach, aby wpłynęły na nasz charakter, na nasze postępowanie, na nasze słowa, na nasze relacje z innymi ludźmi. Boże, żeby nas odmieniły. Prosimy, żeby nasze serca były właśnie wypełnione Twoim słowem i byśmy przekuwali je na naszą codzienność. W imieniu Jezusa prosimy o to. Amen. Amen. Życzymy Wam powodzenia, gdy dzisiaj będziecie zachowywać Jego miłość, Jego prawo. No i widzimy się, jak Pan Bóg da, jutro. Jutro. Cześć. Cześć.